Pożyłem na pizzę zieloną paprykę, żółtą paprykę, czerwoną paprykę, ser, kukurydza. Pizza była smaczna. Kukurydza, pieczarki. Dzisiejszym przypada Międzynarodowy Dzień Pizzy. Z tej okazji zaprosiliśmy dzieci, które uczestniczą na nasze zajęcia języka, z językiem angielskim, na naukę języka angielskiego metodą Hellendorum. Zaprosiliśmy na właśnie zrobienie pizzy. Dzieci w międzyczasie uczyły się anglojęzycznych słówek, czyli produkty związane z pizzą, robiły same pizzę i ją na koniec konsumowały. Zaangażowanie jest duże, szczególnie rodziców obserwujemy tutaj i bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, bardzo nam się podoba, wszystkie dzieci jak widać humor im dopisują, rodzicom również. Najfajniejszym dziełem jest to, że pizza została zrobiona przez dzieci, a teraz smacznie ją zjemy. Trochę stresu jest, powiem szczerze, bo te pizze tak się kleją, nie wychodzą, kształty nie takie jakby się chciało. No i trochę przez to niestety się denerwujemy, ale myślę, że cały stres odchodzi, jak ta pizza już wjeżdża na talerzu gotowa z tymi wszystkimi smakołykami. No dzieci bawią się fajnie chyba, młodsze już najedzone, a mamy to zawsze się dobrze bawią, jak dzieci się dobrze bawią, prawda? Mi się podobało, super. Dziecku tym bardziej, bo mnóstwo nowych rzeczy, mnóstwo ludzi. Ja myślę, że świetny pomysł, no i oby tak dalej. Jest dobrze, jest fajnie, mam nadzieję, że taka impreza będzie co jakiś czas powtarzana. Niekoniecznie z pizzą, może rogaliki na następny karnawał, może coś innego. W każdym razie naprawdę wierzę w to, że wszyscy fajnie bawią. Świetny pomysł ze strony szkoły, że takie imprezy są zorganizowane. Jest to niesamowicie pozytywna rzecz. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni i cieszymy się. Tą imprezę organizuje Oddział Centrum Hellendorum w Łomży wraz z restauracją Retro w Łomży. We współpracy oczywiście patronat medialny nad tym przedsięwzięciem sprawuje telewizja Skorpion. Zaczęliśmy współpracę tutaj ze szkołą językową w związku z jarmarkiem, który się odbywał w grudniu 2012 roku. I dostałam telefon od pani Sylwii, która zaproponowała nam taką wspólną akcję, właśnie Międzynarodowy Dzień Pizzy. A ponieważ też chętnie bierzemy udział właśnie w tego typu przedsięwzięciach, to zdecydowaliśmy się bezproblemowo, żeby coś takiego wspólnie zorganizować. Użyczyliśmy miejsce, troszeczkę wsparliśmy organizacyjnie to wszystko. Panie bardzo fajnie tutaj także poprowadziły imprezę w kontekście języka angielskiego jak najbardziej. I fajnie cieszę się, że udało nam się wspólnie stworzyć taką imprezę. Mam nadzieję, że będą się takie wydarzenia powtarzać częściej. To nie jest jednorazowa akcja, będą inne. I mamy nadzieję, że wszyscy nas chętnie tutaj zaszczycą swoją obecnością.